Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam, jakie zmiany zaszły na mapie po ostatniej aktualizacji, co nie doczekało się swojej wzmianki w notkach aktualizacji oraz jakie zaszły zmiany w plikach gry. Epic nie zawodzi, jeśli chodzi o ilość nowości i zmian w ich grze. W tym tygodniu doczekaliśmy się kolejnej garści skinów, emotek, nowej broni, ale o tym już mogliście u mnie usłyszeć. Jak co tydzień zaszło parę sekretnych zmian, a do tego jedna z emotek doczekała się nowej muzyki. Klasycznie zaczniemy od sekretnych zmian na mapie, ale zanim zaczniemy, to chciałbym ogłosić kolejny giveaway. Tym razem rozdam w sumie 3 nowe pakiety startowe. Jak wziąć udział oraz szczegóły poznacie w opisie. Powodzenia! Dziesiątego listopada o 1 w nocy do sklepu wejdą skiny zawodników amerykańskiego futbolu. Niektórzy ogromni streamerzy już doczekali się nowych skinów przedwcześnie. To jednak nie koniec tej kolaboracji Fortnite z NFL, ponieważ na przyjemnym parku boisko do piłki nożnej zostało przerobione i lepiej oświetlone na boisko do amerykańskiego futbolu. Niestety nie da się tutaj w niego grać. W lekkim lasku za to, tydzień temu fast-foodowa restauracja Durburger zamknęła swoją miejscówkę. W tym tygodniu zdołali już zakryć wnętrze restauracji i niestety już po fast-foodzie. Co ciekawe, tydzień przed zamknięciem, naprzeciwko tej restauracji pojawił się food truck z pizzą pana Pomidorka. Podejrzane. Ale pan Burgerek się nie poddaje, ponieważ wyruszył na wojnę fast-foodową swoją własną ciężarówką. Zobaczymy, kto wygra to starcie. W sklepowej Sotheby's za to zamknięto sklep z akcesoriami halloweenowymi. Nie ma już śmiejących się wiedźm, duchów czy pompowanego busu bojowego. Powróci za to znak Noms z sklepu Noms, który wcześniej został porwany przez portal i przeteleportowany na górkę przy karkołomnym kinie. Zgubne ziemie też zostały oczyszczone z halloweenowych mrocznych ozdób. Panuje tutaj ponownie ten wiejski spokój i nic już tutaj nas nie przeraża. Chyba, że ten typek co kampi w kukurydzy. Skażone tereny już zaczęły się mieszać z lawą. Wyskoczni nadal działają, ale prawdopodobnie niedługo wygasną. Ostatnią nowością na mapie jest kafejka internetowa z komputerami gamingowymi o nazwie Keyboard Kings w oazie odpoczynku. Znajdziemy w niej stanowiska growe z bajeranckim oświetleniem. Ale to nie wszystko. Wydobywcy danych w plikach gry doszukali się zestawu wyzwań PCB, za które otrzymalibyśmy fałdolce, poziomy karnetu bojowego czy punkty doświadczenia. Co ciekawe jednak, wykonać je będzie można tylko w, uwaga, uczestniczących w tym wydarzeniu kafejkach internetowych. Co oznacza, że te wyzwania będzie można wykonać tylko na komputerze w jednej z wybranych kafejek internetowych, na których to będzie zainstalowany Fortnite. Niestety nie wiemy, w jakich kafejkach, od kiedy do kiedy oraz czy będą takie punkty gamingowe dostępne w Polsce. Keyboard Kings, jak zauważyła społeczność Fortnite, nawiązuje wyglądem oraz napisem na znaku do kafejki gamingowej PC Bang, która znajduje się w Korei Południowej. Dalej, jak już zapewne wiecie, tak wygląda skin za wyzwania polowania. Ja się trochę zawiodę na tej lodówce, ale Bugbing, który jest w zestawie z tym skinem, ma na sobie działający wyświetlacz, który będzie wyświetlał naszą liczbę eliminacji w danym meczu. Do tego w plikach gry siedzi oliwkowy wariant tego skina, ale niestety nie wiadomo, czy będzie on możliwy do wyboru. Co ciekawe, w plikach gry w folderze z elementami wystroju mapy jest też model spadochronu z tym samym logiem, co ma skin polowanie. I prawdopodobnie pojawi się na mapie jeszcze w tym tygodniu. Pamiętajcie, że jest to tylko element wystroju, a nie lotnia. Dalej w temacie wycieków, to Foreign Battle X na swoim Twitterze udostępnił ciekawe znalezisko, a mianowicie zestaw dźwięków do nowego pojazdu. Niestety nie ma żadnego modelu czy ikony, ale jego nazwa kodowa to Bumble, z dopiskiem Overhead, co oznacza, że byłby to pojazd napowietrzny, czyli jakiegoś typu samolocik. Posłuchajcie sami jeden z tych dźwięków. To chyba nie koniec nowych pojazdów w Fortnite. Sekretnej zmiany doczekała się jeszcze emotka Szalone Stopy, którą widzicie i słyszycie teraz w tle. Po wczorajszej aktualizacji Epic Games, tak samo jak w przypadku emotki Intensity, wzbogaciła trochę muzykę graną podczas robienia tej emotki. Zobaczcie porównanie sami. Do tego momentu grała stara wersja tej emotki. A teraz nowa. Moim zdaniem zmiana na plus. Ostatnim ciekawostką w temacie wycieków jest zbierak, którego niestety nie pokazałem wam w filmiku z aktualizacji, ale wygląda on następująco, co wiemy dzięki Hypexowi. Jest to zbierak do zestawu sędziów futbolu amerykańskiego. I to tyle. Na koniec jak zawsze zostawię was z nowymi emotkami, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!